sektor bankowy boryka się teraz z bardzo dużym problemem, a mianowicie z rosnącymi obciążeniami. I jaka jest Pana opinia w tej sprawie? No, upraszczając, to bym powiedział tak. Jesteśmy sektorem bankowym, gdzie kluczowe banki mają relację kosztów do dochodów 45%. To jest wyjątkowo dobry rezultat. Czyli są efektywne. Funkcjonujemy w gospodarce, która ma 5% wzrostu i nie jesteśmy w większości zdolni do zwrotu kosztu kapitału. To jest taki ostateczna miara tego, że te obciążenia zewnętrzne, publiczne dla sektora są wyjątkowo wysokie, nieporównywalnie wyższe niż w wielu innych krajach. No mówiąc krótko, sięgające tak naprawdę poziomu ponad 40%. Ale też rewolucja technologiczna zbiega się w czasie ze zmianą modeli biznesowych i taką koniecznością określenia nowej roli banków w realnej gospodarce. Jak pan ocenia tę sytuację? Znaczy, ja myślę, że to w polskich warunkach to nie jest tak, że jest jakaś głęboka redefinicja sektora bankowego. On służy dość dobrze społeczeństwu. My nie mamy sektora, który jest ponadwymiarowy w stosunku do gospodarki, raczej odwrotnie. W wielu krajach stopień penetracji sektora bankowego bez dochodu narodowego jest istotnie wyższy, więc jest przestrzeń do rozwoju, mimo że w okolicznościach, które są głównie wynikających z podatku bankowego, w stosunku do wzrostu dochodu narodowego ten sektor maleje. W związku z tym można powiedzieć, że ciągle jest przestrzeń. Też nie, powiedzmy sobie wprost, Polska ma słaby rynek kapitałowy i podstawowym źródłem finansowania dla wielu dziedzin gospodarki, innowacji i tak dalej, jest jednak kredyt bankowy. No i w związku z tym dalsze podtrzymywanie wzrostu gospodarczego, a zwłaszcza inwestycji, no jest silnie uwarunkowane tym, że banki będą silne, zdolne do finansowania, no i moim zdaniem mniej obciążone. A czy zgadza się Pan z opinią, że fintechy wyprą z rynku klasyczne banki? Nie, nie zgadzam się. Uważam, że będzie jakaś forma koegzystencji, tam się pojawia dużo innowacji. Też powiedzmy sobie wprost, no, jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy wierzą, że zostaną miliarderami. No niektórzy być może tak, ale nie będzie ich wielu. Natomiast sektor bankowy ma historycznie potwierdzoną zdolność do samoistnej innowacji. Natomiast fintechy otwierają drogę do tego, że możemy się, umownie mówiąc, dopchać do różnych ambitnych form poszukiwania nowości, do których prawdopodobnie w sekwencji i priorytetyzacji przedsięwzięć własnych byłoby trudno. A jakie są w tej chwili najważniejsze wyzwania przed mBankiem? Myślę, że najważniejszym wyzwaniem to jest powrót do sytuacji, w której jesteśmy w stanie zwrócić koszt kapitału inwestorom, czyli powiedzmy zwrotu z kapitału rzędu 10-12%. No to jest najsilniej w naszym przypadku związane ze skalą portfela kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich, które mamy. W miarę tego, jak one się będą spłacały lub nasi klienci będą skłonni, że tak powiem, pozostać w tej dyscyplinie płatniczej, no to powinien być samoistny czynnik, który będzie nas przenosił na wyższy poziom zwrotu z kapitału. A druga rzecz to jest utrzymanie tego, co mBank charakteryzuje od co najmniej 20 lat, to jest bycie absolutnie frontmanem innowacji. To jest coś, co do tej pory się udawało, no i ambicją banku jest, aby pozostać, powiedziałbym, referencyjnym innowatorem sektora bankowego. Z perspektywy oceny sektora bankowego i porównując go z europejskim sektorem bankowym właśnie w tych innowacjach, jak wypadamy Pana zdaniem? Moim zdaniem polskie banki dostarczają polskim klientom po prostu najlepszych rozwiązań, jakie są dostępne w Europie. W moim głębokim przekonaniu w takiej skali i powiedziałbym w takiej konkurencyjności na żadnym rynku nie jest oferowana tak wysoki poziom innowacyjnych rozwiązań. I polscy klienci są, no bałbym się użyć zwrotu zepsuci, ale dobrze traktowani.